Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Weekend zapowiada się zimno i dość pochmurno. Małopolska pozostaje w strefie frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Ukrainy. Napływa chłodne arktyczne powietrze. W nocy sporo chmur, z których szczególnie na południu może popruszyć śnieg. Drogi i chodniki będą śliskie. W dolinach widzialność ograniczą zamglenia. Temperatura spadnie do minus 8 stopni na Podhalu. W Oświęcimiu minus 4, w pozostałych miastach minus 5 stopni. W sobotę na południu regionu sporo chmur. W północnej części więcej pogodnego nieba. Wiatr na ogół słaby, jedynie w górach chwilami porywisty. Na termometrach minus 2 stopnie w Olkuszu i Tarnowie, minus 3 w Nowym Sączu i Wadowicach, w Zakopanem i Nowym Targu minus 5. W Krakowie śnieg może słabo popruszyć rano i około godziny 14, w najcieplejszym momencie dnia minus 2 stopnie. Ciśnienie rośnie, jutro w południe wyniesie 989 hektopaskali, pogoda niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Kolejne dni zapowiadają się pochmurno, lokalnie pojawią się mgły. W niedzielę od minus 1 do 2 stopni, w poniedziałek cieplej, maksymalnie 4. Poziom pyłu PM10 może być jutro wysoki, szczególnie w większych miastach. Miłego wieczoru.